Cześć, witajcie, z tej strony Alex, kolega Metal Kierów, a za drzwiami jest Paweł Lipski, będziemy mieli przyjemność przeprowadzić z nim wywiad. Paweł jest realizatorem dźwięku, robi też dżingle dla Radiowej Jedynki i zobaczymy, co ma nam do opowiedzenia. Chodźcie z nami. Cześć, Paweł. Pracuję w studio przy nagraniach na potrzeby płytowe. Produkuję muzykę, komponuję piosenki. Jestem odpowiedzialny za to, jak finalnie wygląda brzmienie płyty artysty, który ze mną współpracuje. Jak wygląda praca z artystą? To zależy od artysty. W każdym przypadku staram się podejść indywidualnie do tematu, tak żeby jak najbardziej oddać ducha tego zespołu czy tego wykonawcy, z którym pracuję, i tak żeby on jak najlepiej mógł się artystycznie wypowiedzieć, pracując ze mną. Czy praca z artystą niedoświadczonym bardzo różni się od pracy z artystą doświadczonym? Zasadniczo. W tym zawodzie liczy się przede wszystkim doświadczenie, więc osoba, która ma już za sobą sesję w studio, z dużym prawdopodobieństwem będzie lepiej przygotowana, będzie pracowała szybciej i skuteczniej, natomiast to nie znaczy, że nie należy podejmować pracy z młodymi artystami, ponieważ jakby balansują się dwie rzeczy, czyli doświadczenie starych wyjadaczy tak zwanych i energia młodych, którzy może są niedoświadczeni, ale są żądni grania i tego, żeby iść do przodu ze swoją muzyką. A od czego pan zaczynał swoją karierę? Karierę to za dużo powiedziane. No, zaczynałem przygodę z muzyką od tego, że rodzice posłali mnie do szkoły muzycznej. Nauczyłem się grać na fortepianie. Do dzisiaj z przyjemnością gram i prywatnie w domu, i na scenie. Potem poznałem tajniki zawodu reżysera dźwięku dzięki uczelni wyższej, którą skończyłem. No i w ten sposób jestem tu, gdzie jestem. Dzięki, Paweł. Jak mieliście okazję zauważyć w niniejszym wywiadzie, praca producenta muzycznego wcale nie jest taka łatwa. Dzięki wielkie dla Pawła i pozdrawiamy go z tego miejsca. Dla TV Rewal, Alex, kolega Metal Kierów.